Cześć, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek ze SnowRunner. Moi drodzy, dzisiaj będziemy sobie testować na dość trudnym terenie ciężarówkę, która nazywa się Western Star. Wygląda tak i to jest taka bardziej ciężarówka szosowa. Tutaj mamy kawałek offroadu, żeby dojechać do miejsca, gdzie mamy dostarczyć, słuchajcie, naczepę budowlaną, czyli coś naprawdę wielkiego. Unikalna cecha tej ciężarówki to jest fakt, że jest zajebiście szybka. Zobacz, tutaj mamy skrzynię tylko offroadową, czyli tą wolniejszą. I tak jedziemy sobie na wysokich biegach, czyli dość wolno, nie? Ale patrzcie, co się dzieje, jak włączymy automat. Tak, ona dostaje jakiegoś takiego boosta, jest super szybka, ale niezbyt dobra właśnie na offroadach. I tutaj większość drogi, jaką będziemy przemierzać, to jest asfalt. I ta ciężarówka ma ogromną moc, ale ta moc aktywuje się w momencie, kiedy właśnie włączymy sobie ten automat. To jest taka dziwna cecha tej ciężarówki, a zabierać będziemy sobie, zobaczcie, tego wielkiego giganta, który stoi już tutaj. Taka oto naczepa budowlana i mam obawy co do jej transportu. Nie wiem, czy nie lepiej byłoby pojechać offroadem niż asfaltem, bo w jednym miejscu jest zajebiście wąsko. No ale ryzyk fizyk, sprawdźmy, jak nam pójdzie. Podłączamy tego giganta. O, reszt. Tak więc tutaj jest wysokie siodło, ciężarówka ma tylko napęd AWD, nie mamy tu blokady dyferencjału, a tam jedno miejsce będzie takie, w którym możemy się zakopać. I naprawdę ten Western Star ma, ja nie wiem jak to jest zrobione, ale na automacie ma dużo więcej mocy niż na innych biegach. Po prostu ten automat jest przepotężny i nasz transport teraz jest też przepotężny. Tutaj możemy sobie skrócić. To jest jedna z moich najmocniejszych ciężarówek, ale ona raczej nie nadaje się na tereny, nie? Jak gdzieś tam sobie wjedziemy w jakieś takie lekkie błotko, to spoko, ale jak już tam wrąbiemy się w coś trudniejszego, to może być problem. I całego tego transportu tym Western Starem robić nie będę, bo potem przeczepię ten ładunek na Navistara właśnie. I teraz mogę sobie pojechać tutaj w prawo, gdzie ta naczepa czułaby się lepiej tak naprawdę, bo tutaj są, znaczy jeśli chodzi o transport asfaltem, to obawiam się tego miejsca najbardziej. Tutaj jest po prawej stronie drogi słup, a po lewej stronie mamy skały. No i ta naczepa ma taki jakby, zobaczcie, ona tak mocno wystaje z tej prawej strony składu, nie? I no może być problem, tak? A z lewej strony z kolei mamy te lampy, które mogą gdzieś tam też zahaczać. Także no, nie wiem, czy nie będę musiał tego jakoś dodatkowo ratować później, ale zaryzykujmy. Tutaj po drodze mam jeszcze stację paliw, możemy się na wszelki wypadek zatankować. Właściwie to dwie stacje paliw mamy nawet po drodze. No i gdybym chciał, to mógłbym się naprawić, ale uszkodzenia Westerna są na tyle niskie, że nie musimy się tym przejmować. Tylko chyba dorzucę sobie więcej paliwa, bo tutaj nie mamy żadnej dodatkowej rezerwy w zapasie, żadnego kanistra ani nic. Jedyne co mam, to koło zapasowe. Co byśmy jakiegoś kapcia złapali, to od razu można się wyratować. Naczepa jest wielka, ja pamiętam, że to na Michigan, na pierwszych mapkach, które robiłem, to było właśnie taki, był to chyba jeden taki największy transport, nie? A teraz w SnowRunner to już żeśmy transportowali inne szalone rzeczy. No tylko tutaj w Kolumbii Brytyjskiej żeśmy transportowali ten wielki kuter, nie? Który był dosyć ciekawym transporcikiem. No i tutaj sobie tankujemy szybko. Całkiem spoko się operuje tą naczepą, bo to jest taka standardowa naczepa, którą możemy sobie wziąć ze sklepu z naczepami. Nie, to jest ta chyba taka szeroka czy coś takiego. Tylko tutaj widzicie, że wystaje, nie, z boku. I tego się obawiam, że tutaj sobie ciężarówka nie poradzi.
No i zaczynają się pierwsze schody, czyli taki zjazd w, można powiedzieć, off-road. I... Spróbujemy to zrobić z rozpędu, tu jeszcze kawałek. O kurde, dziwne, że tutaj uszkodzeń na tym kamieniu nie złapałem. I tu będziemy mieli zaraz po lewej stronie zjazd w takie błoto. No i tam, jak dobrze nie złapię tego, że tak powiem, mostu, to może się ciężarówka zakopać. Ale złapała, okej. Dobra, i teraz ten wyjazd będzie tutaj trudny. Jak to wygląda? Okej, mamy tu drzewa w razie czego. Więc ich się możemy złapać, ale ten automat jest tak potężny. Ja nie wiem, co ta ciężarówka ma w tym automacie, ale naprawdę. Musimy się tu złapać chociaż trawy. Jak naczepa wjedzie w to błoto, wtedy będzie znaczny opór błotny. Mogę mieć problem, żeby to wyciągnąć. Dobra, musimy się zahaczyć jakoś inaczej. Zahaczmy się o to drzewo tam naprzeciwko. Może w ten sposób. I tutaj mamy takie solidne, fajne drzewo. Let's go. I nie zwalniamy, nie zwalniamy, nie zwalniamy, nie zwalniamy. Okej, zobaczmy tyły. Kurde, spoko, ja się spodziewałem tutaj gorszego problemu, ale właśnie dojeżdżamy do tego największego testu i moich największych obaw co do przejazdu, bo zobaczcie, po prawej stronie mamy słupy. Tutaj nam odstaje, nie? Z jednej i z drugiej strony, zobaczcie sobie. No i jedziemy powoli. Musimy tutaj trafić między słupy energetyczne. O, i tutaj właśnie ten słup. Musimy tak, blisko trzymać się lewej strony, ale z lewej strony są z kolei kamienie takie skalne. I tu mamy nasz moment kulminacyjny. Próbuję tam odbić bardziej w lewą stronę, ale ciężko. Zobaczmy, co tu się wydarzyło. Tak, naczepa zahaczyła się o kamienie. No i właśnie to jest ten moment. Moment zagadka. Czy lepiej byłoby jechać tamtym offroadem z drugiej strony rzeki, czy atakować faktycznie tu? Ewentualnie moglibyśmy zjechać na te kamienie, ale nie, tutaj jest za duży spadek. No musi naczepa szurnąć o te kamienie. Ewentualnie moglibyśmy jeszcze spróbować podczepić naczepę. A czekaj, tam na górze jest jakieś drzewo? Moment. Poczekaj, wyciągarka. I byśmy złapali naczepę tutaj z boku, za górę. Za ten jakby ładunek. O, wow. Okej, ciekawe. Spróbujmy czegoś takiego, może będzie szybciej. Pa, pa, pa. Jak się oprze naczepa teraz o ten słup, to damy radę ją przeszurać, nie? Ale lina jest za mocno napięta. Przydałaby się druga wyciągarka, która by ciągnęła od przodu, nie? Dobra, puśćmy. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Teraz jesteśmy trochę dalej jakby. Może za ten punkcik. O, widzicie, teraz mamy to drzewo kawałek dalej. I spróbujmy wyciągarkę tak tylko podciągnąć, żeby tylko przeszło to u góry tamto. Ten podest chyba, czy co to jest? Dajesz, 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 dajesz. Jakby tył się nie kręcił, nie? Dobra, kręci się tył. Oj, wyciągarka. Ledwo daje radę. Chyba cała naczepa się tam podniosła. No prawie. Dobra, trochę wycofam. Jeszcze kawałek, żeby mi podniosło, no. Spróbujmy inaczej złapać. Wyciągarka i może za ten punkt, tutaj, nie? Ach, nie sięgnie nam. Tak coś przeczuwałem. Dobra, jest jeszcze inna strategia. Możemy podciągnąć tył naczepy bardziej w
prawą stronę zestawu. Żeby to zrobić, to musimy się ruszać z tyłu przód. Kurde, bo to nas ciągnie do tyłu. O, dobra. Dobra, to może tył. O, przesuwa się, dobrze. Okej. Okay. O, o, super przeskoczyła, super. Tak jak teraz, dobra. Tak powinno być, w porządku. No i próbujemy, dawaj. Dawaj mały. I teraz odbijamy mocno w lewo. Jakby się tak jeszcze bujnęła trochę na... na tą stronę, to by było naprawdę pięknie. Ach, nie zahaczyło jeszcze o słup, moment. A z rozpędu? Dawaj, dawaj. Tutaj się haczy o ten kamień na dole. Przydałaby się w SnowRunner jakaś taka maszyna, która kruszyłaby skałę, nie? Bo byśmy tylko sobie ten kamień tutaj ukruszyli i byłoby po temacie. Ach, muszę kombinować. Mamy tutaj ryzykowną grę. Wziąłem ten najcięższy żuraw, jaki jest. On został wprowadzony właśnie w Kolumbii Brytyjskiej. Już drugi raz go używam. Chyba faktycznie lepiej byłoby jechać po drugiej stronie, bo tutaj strasznie dużo czasu stracę na to, żeby, wiesz, naprawić tą sytuację. I nie wiem, czy mi się to w ogóle uda. Ale spróbujmy. Dobra. Ciągniemy. Coś mi tu haczy? Nie. Puszczamy tu. O kurde. Wygląda tak, jakby ten dźwig był za słaby, żeby to podnieść. O kurde. Próbuję tu jeszcze ciągnąć coś. Ale on tu po prostu nie daje rady tego podnieść. Dobra, przesiądę się jeszcze na Western Stara. Zmień pojazd. Patrzcie w ogóle, jak tutaj, że tak powiem, życie na krawędzi, nie? Ładunek jest zamocowany, będziemy z nim kontynuować. Okej, dobra. Zwolnijmy go. Zmieńmy ciężarówkę na chwilę, bo może jeszcze się coś tutaj zahaczyło o ten słup czy coś. Ale wydaje mi się, że powinien raczej. Kurde, ten też się tu, kurczę, przyblokował. Dobra, ciągarka. Okej, dalej już nie będziemy jechać. Tak powinno być dobrze. Weźmy sobie dźwig. Powiem ci. No nie wiem. Dobra, spróbujmy, zobaczmy, czy to w ogóle da radę. Da radę, czyli musiał się ten ładunek gdzieś o słup zahaczyć. Ty patrz, bo ja mogę sobie w sumie na tym słupie oprzeć dźwig, nie? I operować na samej ładowarce, patrz. Okej, dobra, mamy coś takiego. No co, trzeba sobie radzić, nie? Tylko jest jeden problem. Niestety nie mogę ruszać się tym pojazdem na dole, dopóki jest... Kurde, ty, mi się to... Dopóki jest zaciągnięte, wiesz, wyciągarka jest podłączona jakby, nie? Czyli ta linka, nie mogę jej zablokować. Och, cholera, to by było już dobrze prawie. Czy trochę tam w prawo i może by ta naczepa przeszła, nie? Brakuje mi właśnie kogoś teraz do kooperacji, kto by ruszył tą ciężarówką. To by mi pasowało teraz. A tak to nie mogę się, wiesz, przemienić między pojazdami niestety. No tak, nie wpadłem na to. Ajajaj. No to nie pozostało mi nic innego, jak podnieść dźwigiem samą naczepę. Nie mogę teraz złapać dobrej perspektywy.
i ją po prostu przeciągnąć, nie? Wygląda na to, że ona jest na tyle lekka, że powinienem ją tutaj... Chodzi o to, żeby ją przeciągnąć za ten słup. I to już by mi uratowało dupę. Pytanie, czy Western Star się wtedy przyczepi do tego, nie? Jak to będzie tak wysoko? Okej, już jesteśmy prawie w domu. Dawaj, dawaj, dawaj. Ciągnę tutaj ciągarką, ale naczepa się zahaczyła o to u góry teraz. Jeszcze spróbuję trochę podciągnąć, żeby nie było lipy. Wydaje mi się, że jak podłączyłbym teraz naczepę do ciężarówki, to ona by się trochę obniżyła i byłoby akurat, ale tak, żeby mieć jeszcze pewność. O, coś się wydarzyło, nie? O, coś takiego spróbujmy. Jeszcze kawałek, byśmy w tą prawą stronę ją tam gdzieś tam. Aj, tutaj. O, nie idzie. To się tam przyblokowało solidnie. Takie mam wrażenie, że to może być skała. A, tam podpory się zablokowały, skała, okej. Spróbujmy podnieść dźwig. Wiesz co, nie jest wcale mocny ten dźwig, nie? Jak mamy coś takiego super ciężkiego, to dźwig już ma taką zadyszkę. Zwłaszcza na tym ramieniu, który mamy teraz, nie? Im bliżej, im mniejsze ramię na dźwigu, to wiadomo, więcej mocy, dlatego trochę go przyciągam. O, nie tak! Dobra, spróbujmy podnieść. O, tak, to nie rób. Tak, nie. Dobra, to musimy teraz tam złapać, kurde, jakie kombinacje, ale to jest właściwie jedyne takie miejsce, które budziło moją niechęć do transportu drogowego właśnie, teraz musimy tu za górę ładnie złapać, kurde, bo mi ten dźwig też tam niestabilny, o, mam, okej, teraz z góry, o, właśnie tak. Trzeba sobie radzić w życiu, nie? Można liczyć na przyjaciół. Tak czy nie? Dawaj, 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 dawaj. Ciekawe, czy by... Nie no, chyba się teraz nie podłączy, co? Oho! Coś się ruszyło. No klasa! Jest! Chyba mamy sukces. Okej, zmieńmy pojazd. Podjedźmy naszym Western Starem. To nie jest wina tej ciężarówki akurat, że tutaj tak wyszło. Wina mojej decyzji, że taką próbę podjąłem tutaj, transportu. Zobaczcie, jak ten Kenworth tutaj już prawie spadł. Dołączamy. Jest, okej. I przełączymy się jeszcze na Kenwortha na chwilę. Damy mu paliwo. Przeniesiemy paliwo do właśnie Westerna i tutaj przywrócimy żuraw. No jeszcze się. Jeszcze się chłop trzyma, ale już raczej. Zatopił się. Okej, ale misja wykonana. Mamy przeniesiony ładunek. Tutaj jeszcze dalej czekają nas perypetie. Coś tak widzę, że chyba jeszcze raz będę musiał tym dźwigiem tutaj przyjechać. Ale pokonałem ten trudny teren dzięki temu, że ten dźwig tu był. Jeszcze w ostatniej chwili paliwo mu dałem, nie? Dobre. Jedziemy. Nie, tu chyba powinno być okej. Coś haczyło. A, teraz te lampy, tak? Nie, tu jeszcze na dole kamień jest, okej. Ale już przeszło. Tu jest gitarka. Ciekawe, jak taki ciężki ładunek wejdzie na prom, nie? I tu jeszcze mamy takie do pokonania, taki dołek.
oberwał. Oskubany, aż tak? Nie spodziewałem się, no ta ciężarówka jest niska w porównaniu do innych offroadowych. Prawda? Ciekawe, czy straciła teraz moc. Ale przygrzała. Okej, okay, to było dobre. Dobra, zahaczamy wyciągarę. O, i teraz wsiadł. Jeszcze tylko, żeby do warsztatu dociągnęła ten ładunek i potem przełączamy się według planu na Vistara, który, mam nadzieję, pociągnie ten ładunek na trudne tereny. Oj, mam takie... O, żeż, ale ściąga. Takie wrażenie, że faktycznie mocy trochę straciła ta ciężarówka. Teraz. Dawaj, dawaj, mała. Nie, tutaj mam takie opony bardziej właśnie offroadowe niż szosowe, dlatego one się tak mocno ślizgają na asfalcie. Gdybyśmy mieli tutaj autostradowe, to oczywiście byłaby inna rozmowa, ale sami widzicie, jakie tu niekiedy trzeba tereny pokonać, nie? I jakbyśmy mieli takie autostradowe oponki, no to wcześniej chociażby na tym przejeździe przez dół byśmy stracili dużo. Przez tamtą rzekę, to takie mokradła, gdzie były dechy wysypane, nie? Wysypane, powykładane, o. To tam byśmy stracili dużo czasu. No i teraz mamy ciekawą rzecz, bo nie wjedziemy chyba tą naczepą do portu pod... no tak normalnie, że teraz jedziemy sobie do przodu i tam skręcimy nagle w prawo. Chyba lepiej by było jakbyśmy... ale nie, tutaj w lewo też nie skręcimy. No dobra, to spróbujmy tam i uderzyć tak na Hama. Chociaż nie, tam trochę miejsca jest, trzeba tak lewą tutaj zahaczyć i powinno być dobrze. Cyk, coś takiego. I tu powoli. Lubię brać takie niestandardowe ciężarówki do ciekawych zadań. Wtedy można znaleźć właśnie ciekawe zastosowanie dla innych narzędzi, nie? Które mamy w ekwipunku. I pyk! No to kurde, misja wykonana. Western Star się spisał. O, czekaj, bo tutaj Taiga czeka na swój moment. Tak, będziemy mieli też transporty. Tam już wiertło czeka, ale raczej Taigą nie będę tego robił, tylko innym pojazdem, no bo tam jest zbyt hardkorowy offroad, będziemy musieli wziąć coś mocniejszego do tych spraw. Tutaj sobie naczepkę wywalmy na chwilę i tu Taigę sobie odstawimy gdzieś z boku. O, przeniesiemy się na Westerna. Uszkodzeń trochę złapał, ale nie na tyle, żeby sobie nie poradzić. No tam może większe spalanie będzie miał i tyle, nie? Ale mocno tam przygrzał, podobało mi się. No nic, moi drodzy, na dzisiaj to tyle. Będziemy kontynuować sobie transport tego wielkiego ustrojstwa już w następnym odcinku, ale już inną ciężarówką. No i trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. Hejas!